Witam Was, drogie dusze, z tej strony Lukas i chciałem Was zaprosić do kolejnego materiału z serii Zagrajmy w Dark Souls 2. No dobra, w poprzednim materiale udało nam się uruchomić tą maszynerię, jak widzicie jest rozpalona do czerwoności i dzięki temu udało się uaktywnić windy oraz różnej maści takie zapadki. Zobaczymy czy, no nie, nadal jest zamknięte, prawdopodobnie gdzieś tutaj będziemy mogli znaleźć klucz do tych drzwi. Dobra, i teraz pora sobie troszeczkę poeksplorować. Pytanie tylko, gdzie najpierw się udać. Ogień. I teraz właśnie, mamy tutaj też jakieś tutaj spadki, mamy windę prowadzącą na dół. No i pytanie jest podstawowe, gdzie ruszymy. Wiecie co, wydaje mi się, że na początek wypadałoby, zobaczymy górę, tak? Bo nie wiem, szczerze mówiąc, czy górę najpierw powinniśmy zwiedzać, czy dół. Wydaje mi się, że to nie ma jakoś ogromnego znaczenia, chociaż kto wie, mogę się mylić. Ale no i nie ma chyba innego sposobu, niż po prostu sprawdzenie tego samemu. No dobra, tutaj mamy jakiś spadek po drodze, tu również mieliśmy spadek, ale na razie zobaczmy, co jest na samej górze, tak? Żeby po prostu niczego nie pominąć. Tu możemy sobie spaść, ale na razie nie, bo nie będziemy mogli wrócić. I tak, gdzie my jesteśmy? I chyba nawet wiem, gdzie my jesteśmy, bo jesteśmy w sumie w miejscu, gdzie chyba już nawet byliśmy. Też tak mi się wydaje, bo tutaj mamy ognisko. Także no musieliśmy tutaj być, czyli tutaj windy nas poprowadziły w miejsce, gdzie byliśmy. No dobra, czyli trzeba będzie... A nie, tu jest jakaś winda jeszcze. Zobaczymy, dokąd ona, ta nas zaprowadzi. Może nas zaprowadzić na dół albo na górę. Zobaczymy najpierw na dół. Dobra, zaskoczmy sobie. I tak, tu ewidentnie możemy zeskoczyć, ale zobaczymy, co jest na samym dole. Tylko no, tutaj mamy... Wiecie co? Nie, najpierw tutaj zeskoczymy. Bo tam będziemy mogli zeskoczyć na jakiś posąg. Dobra, udało się. I co my tu mamy? Trzeba będzie uważać. Oho, nawet już widzę tego łucznika. Nawet dwóch. Wiecie których? Tych, którzy potrafią w zasadzie strzelać nad barierkami, to jest bardzo wredne, szczerze mówiąc, ale my również możemy ich zaatakować. Oho, dobra, jeden się już zorientował. Dobra, zaatakujmy go. Świetnie, dobra, bez większego problemu. Oho, i przyszedł następny, który nas trochę poharatał i prawie zabił, na szczęście nie zrobił tego. W międzyczasie uzupełniłem sobie klejnoty życia, tak? Dałem jeden poziom troszeczkę w życie. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, aby troszeczkę nam tutaj podreperował stan życia. I teraz tak, mamy tutaj pułapki, które w zasadzie nie wydaje mi się, żeby się wyłączyły. A przynajmniej same się nie wyłączają, tak? Czyli prawdopodobnie... A zaraz zobaczymy. Aha, tak myślałem, że to się może odkręcić, bo mieliśmy taki sam patent w żelaznej fortecy, tylko jak sami widzicie, to się kręci, ale nie zatrzymuje się w danym miejscu, co jest takie słabe, szczerze mówiąc. Rozjeżdżony klejnot życia, dobra. No, ale udało się zdobyć, no może nie był jakiś fantastyczny skarb, no ale zawsze to jest jeden do przodu. Tu mamy jakieś drzwi, które prowadzą nas do, proszę bardzo, ogniska, które to z kolei jest bodajże tym ogniskiem drugim, które odkryliśmy w tej lokacji. Także mamy no swego rodzaju skrót. Pytanie tylko, na co on nam, skoro w zasadzie mamy już jakby dalsze... inaczej, no mamy ognisko dalej poprowadzone, tak? Tego nie wiem. No ale dobra, mamy coś takiego, zdobyliśmy. Warto było odwiedzić, chociażby dla tej ciekawostki, tak? I dobra, i teraz spróbujmy zaskoczyć na tą windę. Dobra, która poprowadzi nas na dół, w zasadzie tutaj. Pytanie tylko, czy ja tu skoczę. To czy skoczyć? Na pewno skoczę, tylko pytanie, czy ja to przeżyję. Bo z moich umiejętności sami doskonale wiecie, że naprawdę bywa różnie. A zobaczymy, czy tu możemy zaskoczyć. Dobra, udało się. Fajnie. I gdzie nas to prowadzi? Bezcelowość. Tutaj mamy... Chyba tu nawet też byliśmy, także... Mamy tutaj drzwi, które... A nie, chyba jednak nas tu nie było. A przynajmniej nie przypominam co... A nie, przepraszam, byliśmy tutaj. Oczywiście, że byliśmy. Tutaj na dole mamy upadek, jeśli chodzi o tych... W zasadzie tą zgraję przeciwników, którzy po prostu nas wtedy zmasakrowali, tak? Po prostu było ich za dużo. Nie było szans walki z nimi tak na równi. Więc to trochę słabo. Tutaj też już byliśmy, ale w sumie tak dla
pewności... A, no tak, sam spadł. No właśnie, tutaj mamy tych przeciwników, o których już była mowa. Nie ma sensu z nimi walczyć drugi raz, jeżeli nie musimy. Dobra, pozwiedzajmy sobie jeszcze tak. Czy tutaj byłem? Prawdopodobnie tak, ale wiecie co? Pootwierajmy sobie wszystkie drzwi. Nie można otworzyć z tej strony. No trudno. Także postarajmy się... Zobaczymy, może tylko ta nas winda zaprowadzi. Chyba, że to jest ta winda, którą w zasadzie sobie którą tu przybyliśmy, tak? Bo to też jest bardzo możliwe. Ale wydaje mi się, że można tu wejść jeszcze gdzieś dalej, no bo to troszeczkę byłoby słabe, szczerze mówiąc. I teraz tak. Ta winda poprowadzi nas z powrotem na dół. Przy czym... Bo tak, stąd w zasadzie wyruszyliśmy, ale chyba można było gdzieś w międzyczasie zeskoczyć. Także zobaczymy, czy da radę zeskoczyć. Bo tak, tutaj teoretycznie dalibyśmy radę zeskoczyć, tylko żebym nie zginął, bo to, tak powiedziałem, to jest bardzo prawdopodobne. A jednak się udało, no, kto by pomyślał. Powiem wam szczerze, że to było naprawdę bardzo... O, proszę bardzo, mamy tutaj jaszczureczkę i jakiś skarb, który... No, niestety jaszczurka spadła. No, trudno. Ale ktoś tu chodzi. Mamy tutaj... Chyba nawet wiem, gdzie jesteśmy. Ale tak, sprawdźmy, czy to nie jest mimik. Nie jest to mimik, więc możemy sobie spokojnie otworzyć. I mamy tutaj... Uwaga, uwaga. Świetlik sztuk 2. Czyli myślę, że warto było tu przyjść. Zaoszczędziliśmy dzięki temu, żeby was nie oszukać, blisko 90 tysięcy dusz. A to naprawdę sporo. I teraz pytanie... Jak wrócić? Wiecie co? Ja wolę na razie nie ryzykować utraty tutaj zdrowia, więc sobie wrócimy za pomocą piórka i może jednak pójdziemy sobie tą windą w dół. Chociaż czy ta górna winda naprawdę tylko to pokazywała? Jakoś szczerze wątpię. Mam jakieś dziwne wrażenie, że nie. Tym bardziej, że z jednej z tych wind możemy sobie zeskoczyć na te kolosy tutaj, no, które... Sami zresztą widzicie, mamy tutaj windy, a przynajmniej kładki na tych właśnie wojownikach wykutych prawdopodobnie z żelaza albo z kamienia. Bo chyba w żelazu nie można kłuć. Też nie, no można kłuć, ale... No sami wiecie, o co chodzi. Dobra, weźmy sobie. I tak, bo tam mamy jednego... No kurczę, no właśnie, właśnie, właśnie. Co tu zrobić z tym kolosem? Wydaje mi się, że jakoś na pewno da się uruchomić go, tylko... No właśnie. Spróbujmy tam zeskoczyć. No jak się udało tutaj doskoczyć do tych świetlików, to i może tu się da doskoczyć. Na pewno się da. No tak, da się. No, powiem wam, że to była bardzo, bardzo, bardzo szybka podróż na dół. Jakoś mnie to totalnie nie dziwi, ale z drugiej strony przez tą podróż na dół odkryliśmy dosyć ciekawe rzeczy, tak? Czyli to, że ta wieża jest naprawdę, naprawdę wysoka, albo że ma bardzo, bardzo no, głębokie tutaj, głębokie podziemia. O, w ten sposób powiem. Dobra, wiecie co, użyję sobie tej kukły. Wiem, że teoretycznie mam jeszcze całkiem sporo życia, ale wolałbym jednak mieć go w pełni sił. Tym bardziej, że tych kukieł mamy naprawdę sporo, więc myślę, że nie ma sensu za bardzo teraz oszczędzać. Na szczęście nasze dusze były stosunkowo blisko. I teraz tak, czy na górę, czy coś jeszcze... Nie, jeszcze musimy sprawdzić. Ja chcę się upewnić, czy na górze wszystko, aby odkryliśmy. Tak, no tutaj skoczyć może by mi się udało, tylko troszeczkę źle skręciłem. I teraz tak. Bo tutaj w zasadzie te tereny już odkryliśmy. A przynajmniej tak mi się wydaje. I teraz... Albo nie wiecie, dobra, najwyżej dajcie w komentarzu, czy coś pominąłem, bardzo możliwe. To jest ogień. Zobaczymy, co jest na dole, tak? No, nie chcę tutaj za bardzo teraz siedzieć w jednym miejscu i dumać, czy coś odkryłem, czy nie. Prawdopodobnie nie. Ale... No, przynajmniej udało się dobić skarb, bardzo cenny, zresztą te świetliki. Wydaje mi się, że to jest bardzo cenne. I teraz tak, możemy sobie tutaj zejść. Dobra, i co my mamy tutaj? Wymagany klucz, więc spróbuję lewo. No właśnie, mamy zamknięte, ale zobaczymy jeszcze tutaj. Bo skoro lewo to po klucz, a prawo to dokąd? Chyba, że to jest w zasadzie droga taka sama. Więc równie dobrze gracz mógł napisać spróbuj prawo. Ogólnie rzecz biorąc, pewnie chodzi o ten korytarz. I gdzie my jesteśmy? No mamy tutaj... tylko tak, może zmienię sobie strzały, bo te błyskawice trochę szkoda ich takich zwykłych przeciwników marnować. A wiecie, że... Akurat jeśli chodzi o łuk, to wydaje mi się, że to jest na tyle dobra broń, że szkoda ją marnować w tak głupi sposób. Na przykład tutaj, nie? No teoretycznie mogłem użyć tu kuli ognia,
I to nawet nie byłoby głupie, bo w zasadzie by się wysadził i to byłoby po wszystkim. Ale też szkoda marnować tutaj piromancji na takie coś. Chociaż z drugiej strony wiadomo, no... też nie mam tej piromancji po to, żeby sobie tak, wiecie, grzała, tak? Miejsce tutaj w ekwipunku i tyle. Ale wiecie co, na wszelki wypadek rozwalę tych z beczką, żeby po prostu... No, tu akurat sam się wysadził, więc nie było problemu. I teraz tak, co my tu mamy? Zbliża się skarb, ale przed tobą trio. Uważaj na olbrzym. I chyba już nawet wiem, jaki olbrzym. Już chyba nawet mieliśmy okazję z nim walczyć, ale on był sam. Znaczy sam, on był... Ała. Ała. No niestety, cały czas te sterowanie troszeczkę daje mi swe znaki. Dobra. Wiecie co, ja jeszcze się uleczę na wszelki wypadek. Dobra, 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 nie jest źle. Tylko tak powiedziałem, no te sterowanie w sensie lewą dłonią to jest na początku dla mnie taki... taki szok. Tak to mogę nazwać. Dobra. No, tu nas trafił, ale troszeczkę go tutaj poranimy. Trzeba uważać też na jego... tą lawę, którą wychodzi bodajże z tej głowy. W sumie ciężko powiedzieć, co to jest, jakiegoś... zwierza. Dobra, i... A, dobra, teraz załatwiony. Załatwiony bez... no... problem był na początku, ale... udało się go zażegnać. I teraz dobra, ale tu miał być przed tobą trio, czy uważaj na olbrzym. Przed tobą walka dystansowa, więc spróbuj trucizna. No to też jest jakieś rozwiązanie, więc dobra. Zaufajmy tutaj graczowi, weźmiemy sobie truciznę. I teraz tak, co my tu mamy? Uważaj na trio. Na trio, tak? Dobrze, żeby jakiś wyszedł. Dobra, zobaczmy sobie te popielne tutaj figurki, czy coś nie kryją, bo prawdopodobnie jedna z tych figurek kryje coś. Dobra. Teraz coś tu było? Nie, było, było. Dusza nieznanego żołnierza, dusza. Tu nic. Grudka tytanidu sztuk dwie. Oho, dobra. Wycofajmy się, skoro mamy ich tu trzech, więc myślę, że możemy... Dobra. Oho, ten ma jakąś inną broń. Również ogromną pałę. Naprawdę, powiem wam, że tutaj rozmiary są powalające. No, dobra, udało się przetrwać to. Naprawdę cieszy mnie to bardzo. Dobra, dobra. Ale zauważcie właśnie tu te ramię, które zadaje nam tu obrażenia od ognia. No, tu mieliśmy szczęście. Tu mieliśmy szczęście, że on nie trafił, bo prawdopodobnie by nas zabił. Dobra. Dobra, i myślę, że go dobijemy. Tak, dobra, świetnie. Więc mamy kolejnego olbrzyma w zasadzie pokonanego. Całkiem sporo dusz dają, trzeba przyznać. I teraz tak, właśnie, uważaj na trio, więc prawdopodobnie gdzieś jest jeszcze jeden. Otóż to. Mam nadzieję, że to jest ostatni z tych tutaj olbrzymów, ale on ma już... znaczy, on ma już tylko kamienną pałkę, tak, więc nie ma czym się martwić, prawda? Dobra, myślę, że tutaj takie zwykłe ataki spróbujemy wykorzystać, bo ten ładowany atak, mimo że zadaje naprawdę bardzo duże obrażenia, no to myślę, że... Dobra, uleczymy się. Świetnie. Jednak adaptacja tutaj swoje robi. Cieszy mnie to bardzo. Chyba, że tym specjalnym atakiem go dobijemy. Na przykład teraz. Myślę, że damy radę. A jednak zabrakło tego... tego ciosu. Dobra. Świetnie. Załatwiony. W sumie dobrze, że uzupełniłem te kamienie, bo teraz schodzą niczym woda. I teraz tak. Zwiędłe zioło zmierzchu. W sumie chyba nie ma sensu tutaj uderzać te popielne figurki, bo one niszą się same, kiedy tylko w nie wejdziemy. Na razie nie ma nic specjalnego. Ale to się może wkrótce zmienić. Co my tu mamy? Chwalmy słońce, a tu klucz do wieży. No proszę bardzo, to akurat będzie bardzo przydatne. Właśnie prawdopodobnie to jest ten klucz, który będzie otwierał te drzwi. Żywica węglowej sosny, bardzo fajnie. Migoczący tytanik sztuk 2, też bardzo fajnie. Tutaj nic, a tu... kukła człowieka sztuk 2. Bardzo dobrze, to akurat zawsze się przyda. Dobra, i przy czym tak, tutaj dostaję wiadomości, żebym właśnie koniecznie zostawił te kliny, przynajmniej ten jeden do, no właśnie do czego? Znaczy ogólnie wiemy, że te popielne damy, tak,
No możemy likwidować za pomocą tych klinów. I tutaj dostałem również wiadomość od gracza, bardzo ci dziękuję, aby zachować jeden, nie używać klinu przy drzwiach, które w zasadzie próbowaliśmy na samym początku otworzyć, tak? Że tam za tymi drzwiami, żebym nie używał tego klina. Jestem ciekawy, co tam nas czeka i czy będzie jakoś w miarę łatwo tam się dostać, w sensie bez używania tego klina, bo jak sami wiecie, te kliny ułatwiają rozgrywkę. Zioło brzasku sztuk 2 i tutaj, wiecie co, tu już nawet, chyba nawet byliśmy, przy czym, żeby was nie oszukać, no byliśmy w dosyć nietypowy sposób, gdyż, no spadając tutaj po prostu widziałem to po drodze, tak, no za dużo tutaj nie zobaczyliśmy, bo upadek był dosyć szybki i gwałtowny, kończący się oczywiście zgonem, ale widać, że naprawdę ta wieża jest imponująca. Dobra, i teraz tak, tutaj sobie zejdziemy i pytanie, gdzie teraz? Tak, tutaj mamy ścieżkę jakąś, tutaj coś mamy, może tutaj jakaś ukryta ściana, ale nie. W sumie chyba nawet byłyby jakieś wiadomości od graczy, bo bardzo często się tak zdarza, ale nie zawsze. Na przykład tutaj była jakaś wiadomość i przed tobą kłamca zbliża się śmierć. Nawet tam mamy jakąś wiadomość, która chyba dopiero teraz się pojawiła, albo po prostu ją pominąłem. Zaraz zobaczymy. Iść dalej, to znaczy wiem dla pusty. Dobra, wejdziemy sobie tutaj. Tutaj jest dosyć niebezpieczna, powiem wam, że... Znaczy niebezpieczna, bardzo taka, no, charakterystyczna jaskinia. Przed tobą pech. I ognisko, no proszę, przed tobą... No, dobra, to nie wydaje mi się, że jakimś pechem ogromnym. Dobra, mamy ognisko, usiądźmy sobie przy nim. Wejście do żelaznego halu. I ciekawe, dokąd nas to zaprowadzi. Proszę bardzo, mamy również tutaj te figurki, które potrafią przenosić różne wiadomości plus znaki przywołania. Lori o stalowej woli. Zbliża się nieszczęście. Rozpacz. Pomóż mi. Wędrowny szermierz Idel. Czyli mamy tutaj po prostu NPC-ów. Prawdopodobnie gdybyśmy może mieli mniejszy poziom, to może nawet byśmy tutaj mogli znaleźć graczy. I teraz tak, mamy taką dźwignię, która jest na środku tego placu. I szczerze mówiąc, to jeżeli to nie jest pułapka, no to ja nie wiem co. Dobra, na razie rozejrzymy. Tak, tutaj jak upadniemy, to będzie koniec. Znaczy koniec, po prostu tutaj prędko nie wrócimy, o ile nie wrócimy za pomocą piórka na przykład. Dobra, pociągnijmy, zobaczymy co się stanie. No przecież nie może stać się nic złego, chyba nie? Tak. Nie stało się nic złego, totalnie. No tak, tutaj chciałem obronę zrobić, tylko... Zobaczymy. Świetnie, dobra, udało się odepchnąć. Tutaj coś ich poraniło, tylko zastanawiam się co. Ktoś tam wybuchał ewidentnie, dobra. Fajnie, załatwiony. I teraz załatwmy tego tutaj gagatka. Tylko może już tyle dwuręczny, bo skoro został sam, to już nie powinien być taki trudny. No i pięknie, super. Dobra, załatwiony. Czyli tak, to otwierało przejście dla tych wojowników. Prawdopodobnie również prowadzi przejście, też prowadzi do jakiegoś innego przejścia. Teraz tak, spróbuj nęcenie. I zaraz tak, mamy ścieżkę w lewo, w prawo, to są jakieś chyba cele po prostu i tyle. Gdzie byli przetrzymywani ci wojownicy. Ciekawe czemu swoją drogą byli przetrzymywali. Czy może po prostu ci wojownicy, którzy tutaj służyli Żelaznemu Królowi, oni już potem byli puści, tak? I nawet sam król kazał ich pozamykać. To też jest bardzo możliwe. Pamiętajmy chociażby w Zagajniku Myśliwych była wspomniane, że Żelazny Król wysyłał pustych do właśnie tego Zagajnika Myśliwych, by tam na nich polować. Oraz tam by Katerdwanad, mój kochany zresztą boss, znęcał się nad nimi, tak? Ostatecznie z tego co wiem, co przeczytałem i tak dalej, to ci, którzy mieli mieć pieczę nad tym miejscem, sami stali się puści. No i z tymi pustymi nawet walczyliśmy, bo to byli lordowie szkieletów. Także to taka ciekawostka, jeżeli ktoś tego jakby nie odkrył. I teraz tak, tutaj mamy posąg salamandry, a tam mamy, a przynajmniej wygląda na człowieka, na NPC-a. Bardzo prawdopodobne, ale z drugiej strony to może być jakiś przeciwnik, tak? No bo w sumie dlaczego nie? Już tutaj mieliśmy przeciwników takich stricte ludzkich. Tylko tak, tu przejść za bardzo nie możemy. Trochę tutaj skarbów żeśmy zyskali, oczywiście dusze w postaci tych wojowników, tak? Ale nic więcej. Powiem wam, że to DLC jest naprawdę bardzo interesujące.
Nawet chyba bardziej niż ten pierwszy, chociaż te pierwsze było naprawdę dobre. Dobra, zeskoczmy. Przed tobą trio, uważaj na czarodziej. Oho, chyba nawet wiem, który to ten czarodziej. Dobra, rozwalmy tutaj tą panią, a przynajmniej zaatakujmy ją. Ciekawe, czy reszta tutaj zwróci uwagę. No i zwróciła, a przynajmniej jeden. Jeżeli by szli do mnie pojedynczo, no to powiem wam szczerze, to nie byłoby nic złego. Wręcz przeciwnie, powiem szczerze. Dobra, załatmy go. Świetnie, załatwiony. I teraz dobijmy. Tylko w sumie nie wiem, czemu użyłem tych torujących strzałów, no ale w sumie na razie już nie będę ich zmieniał. Kto wie, może nawet ją zatruję. Proszę bardzo, tak teraz. I w sumie nie ma sensu używać, bo zaraz zginie. O, właśnie. I teraz tak, zmienię sobie te strzały, bo oni są na tyle, no, czy słabi, no, może inaczej. To nie są aż tak potężni przeciwnicy, żeby używać na nich tutaj zatrucia. Dobra, teraz przyzwijmy sobie tego. A w zasadzie może nawet uda nam się go załatwić, o właśnie, z dystansu. I weźmiemy sobie teraz tego przeciwnika. No trasa tutaj, powiem wam, jest dosyć ciekawa, naprawdę bardzo ciekawa. Ciekawe, dokąd ona prowadzi. No, ciekawe, kiedy w końcu spotkamy jakiegoś bossa. Tutaj wiele osób również wspominało, że to DLC ma naprawdę, naprawdę potężnych bossów. I szczerze mówiąc, jestem, może inaczej, nie mogę się doczekać, kiedy w końcu spróbuję z nim walczyć. Bo jednak już trochę w tym DLC jesteśmy i szczerze mówiąc, nie spotkałem ani jednego. Ale z tego, co właśnie wiem, na pewno jeden boss jest przeciwnikiem takim lorowym Velstada, więc dlatego tak bardzo cieszyliście się na to, że idę tutaj w tym secie do tego DLC. Jestem ciekawy, kto to za rywal Velstada. Musi być naprawdę bardzo potężny, bo sam Velstad, jeżeli sobie przypomnicie, do łatwych bossów jakoś szczególnie nie należał. A skoro on miał rywala, podejrzewam, że ten rywal na pewno nie był słaby. Pytanie tylko, kto zwyciężył. Oho, mamy tutaj kapłana. Nie fajnie, powiem wam, bo on atakuje tutaj błyskawicami. I za bardzo podejść nie chce, no bo w sumie nie musi, tak? Atakuje dystansowo, więc to byłaby dla niego głupota, gdyby on do nas podszedł, tak? Bo ewidentnie to my jesteśmy lepsi. A co zakręciło? My jesteśmy lepsi, jeśli chodzi o walkę wręcz, przynajmniej tak mi się wydaje, bo może mnie zaskoczyć, nie? Bo tak jest, też jest bardzo prawdopodobne. Oho, mamy też o kur... Czy ja powiem wam, że masakra. Bo teraz tak, jesteśmy otoczeni przez łucznika, mamy tego tutaj kapłana, do tego jeszcze tego wojownika. Dobra, dobra, wojownik chociaż załatwiony, więc mamy go z głowy. I to jeszcze zakręca wrednie. Ale dobra, myślę, że powinniśmy sobie poradzić. Dobra. Bo to tak, tego bronić nie ma sensu totalnie. A swoją drogą, patrzcie, jaki wredny, jaki taki naprawdę szybki. I te błyskawice, które tak skręcają. I jeszcze ten łucznik. Dobra, postarajmy się go załatwić jak najszybciej. Przynajmniej tego kapłana, nie? Żebyśmy mieli z głowy. Chociaż szczerze mówiąc, obrażenie od elektryczności nie jest jakoś specjalnie duże. Zobaczcie. Więc myślę, że możemy go wziąć po prostu na przeczekanie. Albo inaczej, na przetrzymanie, tak? Bo my wytrzymamy jego ciosy. On nie za bardzo. Dobra, mamy już go z głowy, a teraz rozwalmy jeszcze tego, bo wiecie, nie chcę się pakować w grono przeciwników, które by mnie otoczyło i prawdopodobnie załatwiło, tak? To byłoby bez sensu. Więc skoro mamy łuk, no to korzystajmy z niego jak najczęściej. Rozwalmy też tego. Prawdopodobnie on został sam, ale ja tego nie wiem. Może jakaś tu jeszcze jest zasadzka, tak? Gdybym chciał go rozwalić, bo to aż się prosi, bo skoro mamy tylko łucznika, no to, no błagam, no to łucznika można się pozbyć raz dwa, chociaż ci do specjalnych nie należą, bo oni ich potrafią nieźle walczyć w zwarciu, jak widzieliście, oraz potrafią strzelać z potężnego łuku. Swoją drogą ciekawe, czy ten łuk możemy zdobyć, to byłoby nawet bardzo ciekawe. Dobra, i teraz tak, czyli w zasadzie... No właśnie, czyli tu mamy tu jakichś przeciwników, no to czy mieliśmy, tak? Spróbuj skok. Dobra, na razie weźmy sobie ten skarb. O właśnie, a szata astrologa, czyli to był jakiś astrolog. No i tutaj właśnie, gdybym się tutaj pojawił, no to nie dość, że bym mnie... Oho, chyba jakiś inny jeszcze idzie. No właśnie, i o tym właśnie mówiłem, gdybym tutaj tak wparował sobie o tak o, no to prawdopodobnie oberwał dosyć mocno. Swoją drogą nie sądziłem, że tym ciosem, tym ładowanym ciosem, jestem w stanie go załatwić w zasadzie na raz. No to byłoby świetne. Dobra, spróbuj skok. Ciekawe, czy to faktycznie da się tam skoczyć.
Tylko w którym miejscu? Może tutaj jakoś? Tu jest tak troszeczkę mniej stromo. Bo tutaj spróbuj skok. I mamy tutaj trochę ocen. Bardzo możliwe, że faktycznie da się tutaj zeskoczyć. Ale no to spróbujemy kilka razy. Jak się nie uda, no to trudno. No tu już było blisko, jak tak nas szybko do ziemi w zasadzie tutaj przybiło. No, no, było blisko. Ale dobra, na razie nie będziemy próbować. Na pewno tam się da dostać inaczej, chociażby z tego mostu. Jakoś do tego mostu na pewno się da dostać. Teraz nie poddawaj się. Swoją drogą, wiecie co? Albo nie, dobra, nie, na razie nie. I teraz tak, tu możemy zaskoczyć. I co my tutaj mamy? Na pewno jest jakaś ogień. Oho! I mamy kolejnego tutaj tego astrologa. Tylko wiecie co? Już na niego użyjemy sobie tych zatrutych strzał. Albo nawet nie trzeba będzie. Zaraz, co on robi? Dlaczego tak mi spowolniło? W sumie zrobiłeś mi przysługę, kolej, że do mnie przyszedłeś. Bo dzięki temu załatwiłem cię o wiele szybciej. I teraz tak, to nie potrzebujemy. To weźmiemy sobie te błyskawicy, bo one są podobno dobre na pancerz. A tutaj mamy kolejnego tego łucznika w pancerzu, tak? No w zasadzie lewitujący pancerz. Tak to można sobie nazwać. Ciekawe. No i tak, obrażenie jest to specjalnie duże. Więc zobaczymy na ten przykład magiczną strzałę. No to w końcu je kupiłem po coś, tak? No to warto je wypróbować. No nie, magiczna strzała też jakoś nie za bardzo daje radę. Więc może... No ognista raczej nie. Zobaczymy mroczną strzałę. Mrok też nie za bardzo. Więc... No... Ognista to raczej nie. Krwawiące nie. No dobra, no to weźmy sobie żelazo, tak? Czyli naszą podstawową strzałę. Która no zadaje no chyba najmniejsze obrażenia. No ale w sumie, jeżeli różnica obrażeń jest niewielka, no to nie sądzę, żeby tutaj to było jakoś szczególnie istotne. Oho! Mamy tutaj naszego kochanego znajomego. Dobra, no to co? Skoro udało się załatwić... Dobra, rozwalmy go w sumie, no bo dlaczego nie? I mamy mgłę. Dobra, niech on zaatakuje. I znowu go zaatakujemy raz. Trzeba unikać tego jego w sumie lewego ramienia. Bo ono wypluwa ten ogień. A ja ciągle jakby o tym zapominam. Próbuję go tak z lewej strony zajść. A nie, teraz... Znaczy z lewej, z prawej. Dobra, uleczmy się za pomocą kamienia. No, udało się wytrzymać ten cios. Ale nie powiem, żebym był dumny z takiego obrotu spraw. Dobra, atakujmy. I postarajmy się mu zbić jak najmniej życia, a potem dobijemy go specjalnym tym ciosem, tak? Tym ładowanym. W sumie chciałem zaatakować go zwyczajnie. No nie, jakbym teraz zginął, to bym się pochlastał. Dobra, udało się. Wiecie co? Użyjemy sobie tutaj ciepła. Aby troszeczkę zmniejszyć wydawanie tych klejnotów. Chociaż mam ich sporo, tak? Ale wiecie, na wszelki wypadek. I teraz tak, pytanie, czy przejść przez mgłę, czy nie przejść przez mgłę. Bo tam może być dalszy etap rozgrywki, to czy w sensie dalsza eksploracja, albo boss. Bo tak powiedziałem, no w sumie dawno bossa nie było. Jesteśmy już dosyć daleko, przy zasadzie chyba czwartym ognisku, więc wypadałoby, aby ten boss się pojawił. No tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, co mam tutaj? Wspomnij przyjaciel. Czyżbym miał kogoś przyzwać? Teraz, tu mamy również wysuszony korzeń. Co mamy tutaj? Teraz dopiero się zacznie. Wymagane bezmyślność, więc spróbuj ucieczka. Więc powiem wam, że bardzo, bardzo jest prawdopodobne, że tu mamy bossa, więc tylko sobie naprawię broń. I wiecie co? A użyjemy sobie. Użyjemy sobie, bo tak myślę, że tu jest boss. Nawet bardzo prawdopodobne, że tu jest boss. Także spróbujmy. Zaraz. Demon kuźni? Serio? Demon kuźni? Naprawdę demon kuźni się tu pojawił? Przecież już walczyliśmy z demonem kuźni, z tego co pamiętam. Właśnie w żelaznej warowni. Dobra, ciekawe, czy on... Zobaczymy, czy... Aha, czyli on ma w zasadzie podobne, z tego co widzę, ataki, co jego czerwony kolega w żelaznej warowni, z tego co widzimy. Oho, chyba też się potrafi podpalać, jak jego kolega.
Więc zobaczymy, czy podobna strategia na niego zadziała, jak w przypadku czerwonego demona, bo... Dobra, i teraz... A nie, nie wybuch, ale dobra, uleczymy się. Ciekawe, czy zadaje mi to jakieś obrażenia, bo pamiętam, że w przypadku czerwonego demona kuźni, kiedy byliśmy blisko niego, wówczas otrzymywaliśmy obrażenia, ale z tego, co widzę, tu jest podobnie. On też czymś płonie, tylko... Właśnie, jakimś niebieskim płomieniem. Pytanie tylko, co to jest. Prawdopodobnie jakaś magia, bo tak to nawet wygląda. Dobra, uleczmy się za pomocą kamienia. Oho! Oho! Czyli w zasadzie mamy powtórkę z rozrywki Demon Kuźni. Swoją drogą, to takie trochę słabe wykorzystywanie dwa razy tego samego bossa. Chyba, że ma to jakoś sensownie wytłumaczone to jest. Na przykład w przypadku Dark Souls 3, gdzie mieliśmy w zasadzie dwa razy pojedynek z Gundyrem, tak? Oho! Oho! O nie! To akurat znam. Wybuchnie. Dobra. Uleczmy się. Tutaj nie ma co oszczędzać estusów w walce z demonem kuźni, bo pamiętam, że on trochę mi problemów sprawił. Bodajże za trzecim razem go pokonałem. Trasa do demona kuźni nie była specjalnie łatwa, jeżeli pamiętam. I z tego, co widzę, ta trasa do tego demona kuźni wcale nie jest prostsza. Powiem więcej, jest chyba nawet trudniejsza, a na pewno dłuższa. Więc chyba już potrafię zrozumieć część graczy, którzy mówią, że ci bossowie są dosyć trudni i wymagający. Dobra, trzeba się skupić, gdyż. Dobra, wybuchnie czy nie? Wybuchnie. Tak. Zaatakujmy go. Obrażenia, jakie mu zadajemy, są całkiem niezłe, ale warto wspomnieć, że jesteśmy pod wpływem tego świetlika, tak? Dobra. Dobra, udało się zaatakować go dwa razy. Chyba trochę za bardzo tutaj przeszarżowałem, jeśli chodzi o ataki. Dobra. I teraz o właśnie. Weźmiemy tutaj jednak te klejnoty. Postarajmy się przynajmniej użyć tych klejnotów. Swoją drogą nie wiedziałem, że tu będzie demon kuźni. No, nie no, serio, nie spodziewałem się tego. Chociaż już pewne wzmianki były odnośnie tutaj, że jeżeli spodoba mi się demon kuźni, no to mi się coś innego spodoba, tak? I tylko nie wiedziałem, że chodzi akurat o to, że spotkamy demona kuźni drugi raz. W dodatku. Tylko, że niebieskiego. Dobra. Trafiony. Jest nieźle. Ma już niedużo, znaczy niedużo, no ma mniej niż połowę zdrowia. Ale tak, ataki ma w zasadzie podobne jakiego, że tak powiem, czerwony brat. Dobra. A te ataki w sumie pamiętam, no bo nie oszukujmy się, jakoś bardzo dawno nie walczyłem z czerwonym demonem kuźni, tak? Przynajmniej takich będę nazywał, no bo ten jest niebieski, tamten był czerwony. A przynajmniej palił się na czerwono. Dobra, użyję tu klejnotu. Bo to jest akurat dobry moment, żeby się uleczyć, tak? I swoją drogą, obrażenia, jakie nam tutaj... O właśnie, obrażenia, jakie nam zadaje ten ogień, który z niego bije, jakoś nie jest ogromnie... Ała, ale z miecza to jak najbardziej tak. Dobra, klejnoty. Dwa razy. Teraz, tylko właśnie, ja zazwyczaj trzymałem się blisko niego. Paradoksalnie byłem wtedy bezpieczniejszy, bo jego ataki... że tak powiem, postaci, które są dosyć daleko, no są dosyć niebezpieczne. Na przykład ten, wyjątkowo przeczekany, dobra, wiecie co, tutaj butelka susa. Jest za... może inaczej. Ma za mało życia, żebym się bawił w tym. No i proszę bardzo, demon kuźni niebieski za pierwszym razem pokonany, także myślę, że to jest świetna, świetna wiadomość w zasadzie. Na koniec odcinka, myślę, że mi wybaczycie ten dłuższy odcinek, ale wydaje mi się, że miał on tutaj swój powód, także w tym miejscu po pokonaniu niebieskiego demona kuźni was żegnam i mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i suba, aby być na bieżąco. Oczywiście zapraszam do komentowania, do oceniania, do zdrowej krytyki i widzimy się w następnym materiale, także do zobaczenia, bracia i siostry.